No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Będziemy sobie dzisiaj znowu otwierać paczkę. Zamówiłem z Miętuska fajną pakę. A także otwierać wędkę. Dostałem też na testy z Shimano Fishing Polska. Dzięki. Shimano Sedone. Typowo podklenia. Także w sumie zaczynamy od kijka może, co? Ogólnie planuję wybrać się na klenia, bo już się fajnie ciepło zrobiło. Jest lipiec. Także kleń powinien zbierać na pewno jakieś owady z powierzchni. No i tak planuję niedługo łowić. Także z Marcinkiem pojedziemy. I tutaj mamy Sedone. No zobaczymy, co to jest. No. Jest to kijek pod polski rynek. Właśnie specjalnie wypuszczone zostały te kijki. I jest wersja na pewno z pianką i z korkiem. To jest akurat korkowa wersja. Zobaczcie sobie. Rękojeść. No i tutaj dalej wędka i ta plakietka Shimano. I ją sobie ściągniemy nożykiem. To nam już nie będzie potrzebna. Proszę bardzo. Metka pyk. I szczytówka, no wiadomo. Będziemy wam to pokazywać nad wodą, także to tylko tak wizualnie. Jest typowo podklenia, także będziemy smużaki testować z powierzchni. No kijek naprawdę fajny. Do tego kijka dopniemy Shimano Stradica 2500 i myślę, że będzie fajnie. Wyrzut tej wędki 5,15 i długość 2,69, czyli prawie 2,70. Fajny długi kij pod smużaki z powierzchni Sedona. Będziemy jutro testować na kleniochach. Mam nadzieję, że będą jakieś kleniozaury na to. A jak będą małe, to też będę zadowolony. Teraz paczki. Zamówiłem, co zamówiłem. Zresztą sami zobaczcie. Fajnie, starannie zapakowane. Zamawiam i szybko ta paczka przychodzi, nie ma żadnego problemu, także jest to na pewno fajne. Bardzo spoko jest to zrobione. I co? Na początek jakieś wióry. Papier. No i co tutaj mamy, proszę państwa, w tej paczuszce? Wziąłem sobie pod Federa takie z Matrixa pudełeczko. Do zanęty, bo nie mam pudełeczka takiego fajnego. Mogę sobie zamknąć, wykapać zanętę, że pod pelet, takie typowe z Matrixa, fajne. Zanętka do środka też. Będziemy testować na federka. Wziąłem właśnie parę rzeczy pod federka, ale federek to federek, ale tutaj są smaki takie, że piękne. Już wam pokazuję. To jest piękne. Jeszcze trochę siutru. Patrzcie, proszę państwa, na to. Jutro będziemy testować piękne salmiaki z powierzchni, czyli typowe powierzchniowe łowienie na jakieś owady, imitacje owadów. Mam też jakąś osę u siebie w zapasie, także popatrzcie. Takie mega wykonane. No salmo to jest jednak salmo, nie? Lilbug. Tutaj mam akurat lilbuga pływającego, trójeczkę. Tu jest też pływający tini. Też bardzo fajny. Szczególnie te woblerki, myślę, że zrobią robotę. I wziąłem właśnie parę takich... muszę przetestować, bo tak w sumie nie testowałem z Iron Crow. Ale zobaczcie, jaki mega... Już wam go tutaj pokażę bliżej. Zobaczcie, jaki mega... żuczyk.
coś pięknego, no pięknie zrobiony, mam nadzieję, że będą na niego mega efekty. Tutaj następny. Zobaczcie sobie. O, coś pięknego. Z powierzchni myślę, no jest ten czas, kiedy biją. To jest taka fajna osa, taka czarna. I takie w sumie dawno na niego ten nie łowiłem. To jest klasyczny salmiak, minął, nie? Piąteczka, pływający, ale co jest w nim najważniejsze, jest koloru śliza, a myślę, że tam, gdzie się wybieram, śliz występuje, także na pewno drapieżnik go zjada. I tu mam jeszcze jednego takiego fajnego żuczka czerwonego, zobaczcie sobie go. Świetny żuczek. I jeszcze przypony z Matrixa do federka. Będziemy właśnie testować, bo ostatnio miałem parę karpi, urwały mi przypon i stwierdziłem, że kupię sobie gotowy, bo coś tam z tym przyponem mi się nie podobało, ale to jeszcze kwestia następnego wypadu. No i co wam, proszę Państwa, jeszcze mogę opowiedzieć? Kleń. Co mogę powiedzieć o kleniu? Bo na tę rybę się właśnie teraz będę nastawiał. Świetna ryba. Powiem wam szczerze mówiąc, że jeżeli miałbym oddać wszystkie ryby, to oddaję wszystkie ryby i łowiłbym tylko klenie, bo kleń to jest dla mnie największą frajdę sprawia mi łowienie tej ryby. Jest bardzo trudna do złowienia. To wam opowiemy nad wodą dokładnie, jak on się zachowuje, ale jest to na pewno, a zwłaszcza te kleniozaury, te duże wyrośnięte. Kleń? Jest fajny, bo jest wszystko żerny. Zjada jakieś owady, zjada też małe rybki, na czereśnie też łowią, na groch, na kukurydzę, czyli przynęty roślinne. Czyli można go łowić szeroką gamą przynęt, a nie jest tak naprawdę łatwy do złowienia, nie? Na przykład na zbiornikach zaporowych, gdzie też występują klenie, klen jest praktycznie nie do złowienia. Przekonałem się, próbowałem nieraz, żeśmy łowili czy karpie i nigdy jakieś przyłowu tego klenia nie było, także też jestem zdziwiony, że nie udało się go złowić. Ciężka ryba, fajna, mówią, że ma oko w każdej łustce i to jest chyba prawda, trzeba się cicho skradać, żeby do niego się dobrać, nie? Cicho się skradać, trzeba wiedzieć, gdzie iść, jak iść, nie szeleścić, bo on to wszystko może wyczuć. Kleń, kluska, no, piękna ryba. Dużo bym wam mógł opowiadać, ale będę wam to opowiadał w kolejnym filmie, bo zrobimy akademię, jak łowić klenie. I mam nadzieję, że jakiegoś złowimy. Także w najbliższym czasie wybierzemy się na te kluski. Zobaczymy, czy uda się te małe przechyczyć, a może jakiegoś kleniozaura na powierzchniowego salmiaka i będzie śmiesznie. Także parę takich woblerków zamówiłem, no potrzebuję też te klenie mieć czym łowić. Uważam, że z powierzchni łowiłem już parę razy, także teraz będę miał świetny kij, który naprawdę wygląda solidnie i myślę, że może dać mi fajną rybkę, nie? Zobaczymy, jak się poprowadzi. Do niego dopniemy Stradika 2500 z żyłeczką, tam jest chyba 18 i myślę, że to będzie fajnie. Jakiś krętliczek na koniec, tam będzie żyłka, czyli fluokarbonu nie będę używał. I jakiś krętliczek na koniec albo bezpośrednio do smużaka będziemy wiązać. Myślę, że bezpośrednio najlepiej, jednak ten krętlik jest niepotrzebny. Przy takim powierzchniowym łowieniu uważam, że jednak to powinno być zawiązane. Pokażę wam to jutro, jak to się wiąże do tego woblerka, jak przywiązać. Wiadomo, że jak się urwie, to będzie trzeba przewiązywać czy coś w tym stylu. Jak chcesz zmienić, to też będzie trzeba przewiązać, ale jednak no zobaczycie, że mam nadzieję, że zobaczycie, że to da efekt pięknej kluski jutro. Mogę też spodziewać się jakichś przyłowów na pewno w strągach. Polało teraz parę dni, była taka dość spora ulewa, burza w nocy, także zobaczymy, jak ta w ogóle woda będzie wyglądała jutro, bo na razie jest trochę podniesiona, ale łowiłem, szczerze mówiąc, klenie też na brudnej wodzie, jak mleko, jak kakao i wtedy właśnie wyciągałem te klenie na śliza. Zobaczymy, czy jutro tak uda się złowić. Także myślę, że to tyle, fajny unboxing, parę woblerków naprawdę świetnych, bo salmo... Uważam, że Sztosior firma Piotr Piskorek naprawdę robi świetne przynęty i łowi lata na te przynęty i naprawdę jestem zadowolony. Są warte swojej ceny, jak to się mówi. A, Sedonę przetestujemy.
Zobaczymy, no na pierwszy rzut oka naprawdę fajna, choć ja korka nie lubię, choć w sumie naklenia to taka fajnie, fajnie. Nawet zastanawiam się, czy nie wypróbuję tej wędki, bo mam zamiar się wybrać jeszcze naklenia na chlebek, choć nie wiem, czy się uda w ogóle, ale taki miałem zamiar od początku roku i mi się wydaje, że ten zestaw będzie świetny do tego na jakąś przepływaneczkę, także też będzie się, ale to jeszcze w przyszłości taki zarys. Dobra, no to myślę, że tyle. Łapeczki w górę, subskrybujcie, oglądajcie nasz kanał, bo mi się wydaje, że jest co oglądać. Wbijajcie też na naszą stronę na Facebooku, na Instagramie. No i chyba to tyle. Do zobaczenia przy rybkach. 5.